Pasy są kolorowe, od białego do czerwonego, a potem już zaczynają się od czarnego. I jak już zdobywa się ten czarny, to potem są już mistrzowskie stopnie, czyli dane. Udało nam się ponownie pobić rekord. Mamy 635 zawodników z całej Polski i z trzech krajów zagranicznych. Zawody przebiegły sprawnie organizacyjnie. W pierwszym dniu udało nam się skończyć zawody planowo, co też niewątpliwie jest organizacyjnym sukcesem. Jestem bardzo zadowolony, bo już mamy kilkanaście medali, którymi możemy się pochwalić. Startują starsi zawodnicy, młodzież i dorośli, czyli kadeci, juniorzy i seniorzy w formułach układów formalnych, technik specjalnych i walk przerywanych oraz ciągłych. Konkurencja dla dzieci jest całkowicie inna niż konkurencja dla dorosłych. Dzieci mają tylko konkurencje techniczne, bezkontaktowe. Jak długo trenujecie taekwondo? Ja trenuję taekwondo około 10 lat, może nawet dłużej. Już straciłam rachubę. Kto cię zachęcił? Zachęciły mnie koleżanki, rówieśniczki. Mianowicie przyszły po mnie na trening. Ja po chwili zastanowieniu poszłam na ten trening. Naprawdę bardzo mi się spodobało i do tej pory po prostu w tym trwam. 10 lat temu, nie wiem co ja wtedy sobie myślałam, ale po prostu jakaś taka forma spędzania wolnego czasu. Ćwiczę 8 lat, zacząłem ćwiczyć jak miałem 5. Ja chciałem po prostu tak walczyć. Mama zauważyła, że są treningi, zapisała mnie i po prostu mi się tak spodobało. I ćwiczę długo. Moja przygoda z taekwondo zaczęła się około 10 lat temu. Spodobały mi się sporty walki, sztuki, dokładnie walki. Chciałem coś trenować. Dynamika, sport, prawda? Zajęcie jakieś, żeby było. Pozostało pasją. To są moje pierwsze zawody w tym roku. Co jest w trenowaniu taekwondo najważniejsze? Myślę, że wytrwałość. Przede wszystkim determinacja, silna psychika i po prostu chęci. Radio Jura. Muzyka wybrana dla Ciebie. Częstochowa 93,8 FM.